Wielki finał tegorocznej 26. zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami. W Działdowie pobiliśmy kolejny rekord i zebraliśmy ponad 50 tysięcy złotych. Nic dziwnego, w organizację tego ogromnego przedsięwzięcia co roku angażuje się ogromna ilość firm, stowarzyszeń i instytucji. Instytucje, jakie zaangażowały się w 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, sztab w Działdowie, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiet Działdowo, Działdowskie Stowarzyszenie Amazonki, Stowarzyszenie Wolność od Strachu, Urząd Miasta Działdowo i wszyscy nasi darczyńcy, którzy przekazywali nam, którzy nas wspierają, przekazali fanty, przekazali rzeczy do licytacji, przekazali nam pieniążki na wspomożenie naszych wolontariuszy, na wyżywienie i na wszelkiego rodzaju pomoc, za którą serdecznie dziękujemy. Cały dzień grania Działdowskiej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był precyzyjnie zaplanowany. Na przygotowanie wszystkiego szef sztabu wraz z rodziną i przyjaciółmi poświęcił 2 ostatnie miesiące. W niedzielę 14 stycznia praca zaczęła się wcześniej rano. Spotkaliśmy się tutaj z wolontariuszami o godzinie 7 rano. Odprawa z policją. Przekazaliśmy wolontariuszom najważniejsze informacje na temat poruszania się bezpiecznie po mieście. Wolontariusze otrzymali od nas ciepły posiłek, herbatkę, zapiekanki były, był obiad, mogli skorzystać tutaj w Domu Kultury, ugrzać się. Od godziny 16 w Domu Kultury odbywa się właśnie przedstawienie Mała Księżniczka w wykonaniu dzieci i młodzieży Miejskiego Domu Kultury. Zaraz potem zaczynamy nasze licytacje, no i o 20 tradycyjnie Światełko do Nieba. W organizację zaangażowały się również działdowskie salony fryzjerskie, które cały dzienny utarg przekazały na szczytny cel. Pieniądze każdego, kto chciał mieć świetną fryzurę, trafiały do Fundacji Jurka Owsiaka. Pomagać można również w inny sposób. Właściciel działdowskiej pizzerii postanowił w ten mroźny dzień wspomóc wolontariuszy gorącymi pizzami, a lokalny artysta cały dzień rzeźbił przy siedzibie sztabu figurkę, którą później przekazał na licytację. Zbierać pieniądze można było również w biegu. Grupa Rozbiegane Działdowo dzisiaj na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy biegała, zrobiła po 20 km, każdy z nas zrobił 20 km, biegając po całym mieście, zbierając na szczytny cel. Zaczęliśmy od godziny 13.10 do godziny 17.00, cały czas zbierając, okazało się bardzo dużą ilość pieniędzy, czekamy na wynik. Praca wolontariuszy jest niezwykle ciężka i często niebezpieczna. Jak podkreślają organizatorzy działdowskiej zbiórki, w tym roku było jednak wyjątkowo bezpiecznie i wolontariusze bez komplikacji wracali do bazy. Do chwili obecnej wróciło jakieś 3/4 wolontariuszy. Zebrana kwota na tą chwilę jest to ponad 23 tysiące złotych. Jest to porównywalnie tak jak w ubiegłym roku. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Działdowie na pewno wyglądałby inaczej, gdyby nie wieloletnie zaangażowanie wielu działdowskich firm. Od kilku lat właściwie już nawet nie jesteśmy w stanie policzyć. Ja to już się nad tym zastanawiam od dłuższego czasu, ale na pewno około 10 lat temu, jak jeszcze była możliwość, wzmocniliśmy nasze siły, połączyliśmy te dwie imprezy razem, ponieważ stwierdziliśmy, że to będzie wspaniały efekt, bo oprócz tego, że będzie wolontariat i zbieranie pieniążków, będzie też jakaś przyjemna sytuacja, czyli wygrywanie nagród, zabawa i tak myślę, że to był fajny pomysł. Z roku na rok dołączają się do nas coraz więcej firm. Na początku było ABP pod choinkę, później już była Mlekowita, gdzie akurat Marcin jest dyrektorem tej firmy i nas zaczął wspierać. Dołączył do nas Tarpol, firma Piotr Targoszyński z Tarpolu. Dołączył później Metalowiec, czyli Marek Czerwiński ze swoimi rowerami, który ma również sklep. No i pan Kazik Domiński, który ma ubezpieczenia też również. Namówiłem go i też się do nas przyłączył. Także wspólnymi siłami próbujemy zorganizować to, żeby przyszło jak najwięcej ludzi, żeby oprócz tego zbierania była też super zabawa, rozdajemy te nagrody, także to razem idzie nam to naprawdę bardzo fajnie. Za tak perfekcyjne przygotowanie corocznych zbiórek należy się nagroda. Jurek Owsiak się o to postarał. Marcin nie będzie się chwalił, ale koniecznie trzeba o tym powiedzieć, że w zeszłym roku Marcin dostał odznakę od WOŚP-u, czyli można powiedzieć od Jurka Owsiaka, za jedną, znaczy w sumie ze wszystkich sztabów zostało wybrane kilka sztabów, które zostały wyróżnione nagrodą za najlepsze zorganizowanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Marcin jako przedstawiciel tego sztabu tą nagrodę otrzymał. Pokażemy ją dzisiaj, mamy ją tutaj na miejscu, ale będzie można ją zobaczyć na projektorze, wyświetlimy jak ten medal wygląda. Nieco po godzinie 20 oczy wszystkich skierowały się ku niebu, gdzie obejrzeliśmy Światełko do Nieba, czyli pokaz sztucznych ogni.